ZDJ pomiertne pobitego Igora Stachowiaka zawieszone nieopodal komisariatu na Trzemeski. Tomasz Pietrzyk, niespełna 25-letni Igor Stachowiak zmarł w komisariacie przy ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu 15 maja 2016 roku. Wcześniej był maltretowany. Okrutne zdjęcia zrażenia go paralizatorem ujawnił rok temu superwizjer TVN24. Śledczym do dziś nie udało się ustalić jednoznacznej przyczyny zgonu. Zwłoki badane były dwukrotnie. Jako pierwsi oglądali je biegli Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Uznali, że do śmierci doprowadzić mogły zażywane przez Igora narkotyki i kilkakrotne rażenie paralizatorem. Ale nie tylko. Medyczny wywód kończą stwierdzeniem, do śmierci mogło przyczynić się wywieranie, prawdopodobnie wielokrotne, silnego ucisku na szyję przez osobę lub osobę drugiej podczas obezwładniania denata. Autorzy opinii to dr M.Med. Jerzy Kawecki i lekarz M.Med. Patryk Pilecki. Chcieliśmy z nimi porozmawiać. Odmówiono nam jednak takiej możliwości.